Stany magazynowe krwi i jej składników maleją w zastraszającym tempie. Bez nich niesienie pomocy chorym i ofiarom wypadków jest niemożliwe. Stąd apel: oddaj krew, uratuj życie. Krwi nie da się wyprodukować, dlatego tak ważne jest, by na podzielenie się tym, co mamy najcenniejsze, decydowało się jak najwięcej osób. Zapotrzebowanie na krew jest bardzo duże, ale ciągle jej brakuje. Na stronach internetowych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na bieżąco aktualizowane są informacje na temat tego, której grupy brakuje najbardziej. Statystyki są bezlitosne. Ofiara wypadku potrzebuje 10 jednostek krwi, podczas operacji serca musi być ich przetoczonych 6 jednostek, a przy przeszczepie wątroby aż 20. W ciągu roku kobieta może oddawać krew 4, a mężczyzna 6 razy. Krwiodawcą może zostać zdrowa osoba pełnoletnia. Pełen wykaz przeciwwskazań dostępny jest na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. W Lesznie krew można oddać w stacji mieszczącej się w szpitalu przy ulicy Kiepury 45, która czynna jest od poniedziałku do piątku. Rejestracja telefoniczna prowadzona jest w godzinach od 7:30 do 12:00 pod numerami 65 525 31 16, 65 525 31 11. Ozdrowieńcy po przechorowaniu COVID-19, którzy chcieliby oddać osocze, powinni kontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer 603 555 593. Jednocześnie przypominamy, że 21 czerwca przy Centrum Handlowym Manhattan od godziny 9 do godziny 13 będzie stał krwiobóz w ramach akcji Przedsiębiorczość we krwi.